jest wią, który jest popularny, że jest też Karol Orlański, po którym tu śladu prawie nie będzie, ale będzie piosenka o nim, moja akurat. Karola też wydałem taki mały tomik tłumaczeń jego wierszy i marzę o tym, żeby wydać jakiś większy tom, żeby sporządzić więcej tłumaczeń. Może także i Wiona i zestawić je ze sobą. Zaznaczam, niekoniecznie on był oczą i duszą, natomiast zdarzyło mu się na pewno parę takich przypadków, a poza tym pozował na takiego. A jeszcze bardziej to właściwie przyprawił mu gębę tłumacz. Właściwie to, co zrobił Boy-Żeleński, to była parafraza, w której posługuje się Boy zdrobnieniami, różnymi dodatkowymi takimi chwytami literackimi, które sprawiają, że to jest, nie da się na przykład wykorzystać tego tłumaczenia Boya na wykładzie uniwersyteckim, żeby pokazać, jak właściwie ją rymuje. Bo to jest w połowie kreacja bojowska, jego kreacja, której pokazuje właśnie coś w rodzaju Wiona skrzyżowanego ze światem zielonego balonika i nie zielonego balonika, dobra. No w każdym bądź razie z bohemą krakowską końca XIX, początku XX wieku. Zakapućkałem się i teraz już muszę zacząć grać, a więc przyjmijcie Państwo Wiona.